Tarpatach będą się kontynuowały. Nie ma co tu dużo dzisiaj mówić, bo pogoda jest taka niespecjalna, więc ograniczę się do przedstawienia w zasadzie głównej osoby, która będzie tutaj najważniejsza poza zawodnikami. Piotr Słupiński, który będzie sędzią głównym tych zawodów. On także opowie Wam precyzyjnie i dokładnie, na czym polega dzisiejsza trasa, co trzeba wykonać i na co sędziowie będą zwracali uwagę. Peleo Mistrzostwa w Skarżycach to piąta edycja imprezy organizowanej głównie przez Tomasza Prymę w towarzystwie wielu przyjaciół i znajomych. Tym razem ciężkie warunki pogodowe zgromadziły nieco mniejsze grono entuzjastów ścigania się na linach. Jednakże okiennik skarżycki zafundował wszystkim dużo emocji, a trudne trasy mocno punktowały zawodników. Myślę, że to. Możemy, że 3-4 osoby która. I na Kevinie trzyma ręką. Popatrz, patrz, jakiś gość pięknie. Przerezygnuję? Za szybko puściłeś, tak. Czy kto nie rezygnuje? Nie. Za szybko puściłeś. Tak, tak, tak. Czeka? Tak. To jest no, za szybko tego nie robię. Też mam dobre zbliżenie na tego pana. Już kwalifikacja. Strasznie tylko się zbliżę. No i tak tam się obiecam, bo my co rok robimy taki zawód, to obiecam, że w przyszłym roku w ogóle to zrobimy wcześniej. Czy mogę go zdyskwali...
Gotów? Start! Ja nie wiem, to był zły pomysł. Panienka, no. Wiedział, że jest uwięcony, tak by nie chciał, żeby bioderka latały. A z morem to jednak się wyrównuje. Słuchaj, tyle samo przy dupie to przygodę. W głowie miałem cięższe. Można stąd być ciągnąć daleko po żyjący wniosek, że wtedy nie myślisz? Ja masz tyle samo wyważone. Tyle samo myślę, że to się nazywa wyważone. Wasia często bywa. Taka pogoda! Wszystko, człowieku, ochłoń. Bez przesady. Nie, A papier toaletowy wziąłeś?
Ten słupek to zawsze taki, o, taki, porządny. Taki porządny się zrobił. Pan się chyba pomylił, zobaczył link. Który... Jakie zwierzęce wycia. Czy tam koleżanka Anka? Nie, to jest już inna koleżanka. Puszczamy? Puszczamy. Daj to. Stop teraz. Trzymaj. Trzymaj. Gdzieś tam jaja są. Gotowa? No. Start. Z czasem? Z czym? Z czasem twoim? Nie wiem, nie wiem, przecież jest czas. Ale nic nie mówi. No, słyszałem, że Agnieszka kazali na dół. No weź, co za dziurka? Taka malutka. To może się wypiąć przy niej zupełnie. Nogami. No tak, tak by myślą się do ciebie. A co ty? Szanowni Państwo, chcieliśmy uroczyście zakończyć mistrzostwa. Niektórzy jeszcze zostali na skalę, no tak to bywa czasem. Ale myślę, że w tym gronie wystarczy nam porozmawiać o wynikach. I pierwsza piątka, proszę Państwa. Emanuel. Z Peloklub Warszawski, czas 29 minut 30 sekund. Czwarte miejsce Tomasz Gajda z Peloklub Bielsko-Biała, 26 minut 30 sekund. No nareszcie trochę cieplej. Miejsce trzecie, drugi wicemistrz, Andrzej Jarek, HKTJ Brzeszcze, 25 minut 40 sekund. Drugie miejsce, wicemistrz Marcin Furtak z Poloklub Bobry, 24 minuty 20 sekund. I jeszcze pierwsze, mistrz Polski, Janusz Chowaniec. HKTJ 23 minuty 18 sekund.